Godzina 9. Godzina 9, 6 listopada 2023 roku. Z tej strony Aleksandra Fidler, wasz tłumacz przysięgły, nauczyciel języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych. I jak zwykle w poniedziałki, środy i piątki nadaję dla was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, cześć i czołem. Dajcie znać, kochani, czy mnie słyszycie i widzicie. Cześć Gosiu, cześć Elu, cześć Karina, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zmiana planów, dzisiaj miał być gość, miała u mnie być gościni. Nie zdradzę jaka, niestety zmieniły nam się trochę plany, ale w związku z tym ja dzisiaj jestem trochę tak na żywioł, ale to nic, dzisiaj krótkie wydanie i dzisiaj mam dla was trochę wiadomości kulturalno-oświatowym, zajmiemy się rozrywką, kulturą i sztuką, a również otwieram się dla was i możecie zadać mi jakieś pytanie, jeżeli będę mogła pomóc na wizji, to wam pomogę i trochę wam powiem jeszcze o sobie. Słychać i widać. Dobra. Słuchajcie, no więc tak, zaczynamy. Zaczynamy. Dajcie mi sekundę. Dobra, zaczynamy od tego, że tak jak powiedziałam, wiadomości kulturalno-oświatowe. Miniony weekend upłynął nam pod znakiem ognisk i fajerwerków. Jeżeli ktoś nie wie, co się działo, to oczywiście w Wielkiej Brytanii 5 listopada zawsze świętowana jest tak zwana Guy Fawkes Night, czyli po prostu krótko mówiąc Bonfire Night. Co to jest Bonfire Night? No po prostu noc ognisk. I ma to na celu upamiętnienie spisku, który udaremniono w Londynie, spisku na zamachu na domy parlamentu przez Guya Fawkesa. I w ten sposób Brytyjczycy od wielu, wielu lat świętują poprzez ogniska i poprzez petardy, fajerwerki i tak dalej. W każdym mieście, w każdej wiosce odbywają się takie pokazy ognisk i pokazy fajerwerków. Właściwie teraz bardziej fajerwerków niż ognisk, więc na pewno przez cały weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, kiedy to się właściwie odbywało, według kalendarza, na pewno usłyszeliście fajerwerki. Jeżeli macie psy, które się boją, to też wiecie, jak to jest. Ja mam takiego psa, więc ciężko było. No więc to był weekend. Natomiast tak jak powiedziałam, dzisiaj krótkie wiadomości, trzy rzeczy z rozdziału kultura, rozrywka, kultura i sztuka. A mianowicie, pierwsza sprawa, słuchajcie, ja ostatnio byłam trochę przeziębiona i tak trochę zluzowałam i trochę sobie pozwoliłam na to, żeby pooglądać sobie telewizji. I trafiłam, słuchajcie, na Netflixa i to jest moja pierwsza rekomendacja. Wy sobie wyobraźcie, jest nowy film z tego roku, 23 roku, film pod tytułem Znachor. Każdy z nas zna film Znachor, zawsze w święta leci, z lat 80. Jest nowa wersja tego filmu Znachor. Obejrzałam i powiem wam szczerze, że naprawdę warto. Jest on na Netflixie. Zaraz po premierze okazało się, że był w pierwszej dziesiątce polski film z polskimi aktorami po polsku. W pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych filmów w 59 krajach. Nasz polski, nowa wersja filmu Znachor. Oczywiście, słuchajcie, beczałam, no co tu dużo mówić, wiadomo, że ta stara wersja, no to nie do podrobienia, ale widzę, że dużo z was oglądało, fajnie, czyli pisze Agata, oglądałam wspaniały, polecam również, no właśnie, Aneta pisze piękny, ale stara wersja lepsza, trochę inna ta stara wersja, tam są pewne zmiany, ale słuchajcie, naprawdę, jakoś tak za serce chwyta, polski film na Netflixie, zresztą taka historia, przecież to jest niewiarygodna historia na podstawie książki, Danka mówi, że też becza. No właśnie, więc pierwsza moja rekomendacja, Znachor. Tak jak mówię, kultura i oświata, zajmiemy się rozrywką, kulturą i sztuką, jak kaowiec na statku. Kto oglądał rejs, to wie. Druga moja rekomendacja, słuchajcie, to Polska Noc Kabaretowa. W tym tygodniu mamy, to jest nasz partner, Polska Noc Kabaretowa. Zaraz dzisiaj będzie konkurs, będą do wygrania bilety na Polską Noc Kabaretową, gdzie można się naprawdę uśmiać. I od razu wam mówię, szykujcie się, ponieważ konkurs na wygranie podwójnych zaproszeń i w Edynburgu, i w Birmingham, i w Liverpoolu będzie polegał na tym, żeby napisać w odpowiedzi najfajniejszy i najśmieszniejszy kawał. Więc szykujcie się z tymi kawałami.
ponieważ zaraz będzie konkurs, dzisiaj około godziny pierwszej konkurs na wygranie biletów na polski kabaret, co zresztą jest bardzo wskazane, bo trzeba się pośmiać. To jest moja druga rekomendacja i trzecia moja rekomendacja, słuchajcie, coś niesamowitego, a mianowicie film Chłopi. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że film Chłopi już w Polsce w kinach, natomiast wyczytałam, wcale tego nie można nigdzie znaleźć, ale ja znalazłam prosto u dystrybutora, Vertigo Productions czy Vertigo Showings, dystrybutor filmu Chłopi, czyli tak zwane Peasants w Wielkiej Brytanii, już ogłosił premierę 8 grudnia, kochani. Chłopi w kinach w Wielkiej Brytanii od 8 grudnia. Znalazłam też pokazy w Instytucie Filmowym chyba 14 i 15 listopada. Podam wam, bo również można te pokazy przedpremierowe pójść, natomiast premiera 8 grudnia. I teraz tak, dlaczego to jest tak strasznie ważny film? Jest on przede wszystkim, no nie dość, że oczywiście na podstawie Chłopów Raymonda, przecież Raymond dostał Nagrodę Nobla Literacką za Chłopów. I teraz pytanie, konkurs, zagadka. Przyznać się, kto czytał Chłopów. Ja od razu wam powiem, przyznaję się bez bicia. Mam w domu, w takiej zielonej, twardej okładce. Nawet nie wiem, czy nie mam jeszcze dwóch jakichś egzemplarzy Chłopów, tych wszystkich tomów, czterech tomów. Kochani, przyznaję się, nie czytałam, nie było lektorą u mnie obowiązkową, więc nie trzeba było przyznać się, kto czytał, a kto nie czytał Chłopów, bo to nie jest to łatwa lektura. Konrad mówi, 3 strony czytał. Luesita czytała, Konrad czytał 3 strony, Agnieszka czytała i ja nie czytałam, słuchajcie. Karolina, no nie wierzę, moja ulubiona książka, kocham, ale fajnie, no to super. Ja się przyznaję, nie czytałam, nie dałam rady. Lektur nie czytałam, za to inne książki. No właśnie, Wiesława nie do końca, Dorota kocha, no to słuchaj, to Dorota to dla was, o, a tutaj proszę, też nie czytałam, ale za to Krzyżaczy w jednym palcu. No właśnie, tak to jest z tymi lekturami. Słuchajcie, dlaczego ci chłopi, ten film jest taki przełomowy i rewolucyjny? Dlatego, że został on nakręcony jako normalny film z polskimi aktorami, zresztą Mirosław Baka bardzo fajnie rolę Boryny odgrywa i słuchajcie, on został, że tak powiem, animowany taką metodą jakby malarstwa olejowego. I mam tutaj dla was kawałek, to są po prostu tak jakby obrazy Wyspiańskiego odżyły, czyli jeżeli pójdziecie do kina na ten film, to nie będziecie widzieć normalnego człowieka, tak jak wygląda po prostu normalnie na filmie, tylko ludzie i wszystko będą wyglądały tak jakby były namalowane i ożyły, wychodziły z obrazu. Jest to naprawdę niewiarygodne. Pokażę wam kawałek tego, jak to wygląda. Tutaj jest na YouTubie trailer, mam nadzieję, że można to pokazywać, proszę uprzejmie. Zobaczcie, jak to wygląda, tą techniką malarstwa olejowego nagrany film. No, kończę wyświetlanie, dlatego że, kochani, zaraz tutaj będą jakieś prawa autorskie albo coś w tym stylu, zaraz nas tutaj zbanują za prawa autorskie, ale rzeczywiście jest to absolutne wersja malowana, dokładnie, to jest wersja malowana, podobno 200 osób na Litwie, w Chorwacji gdzieś tam pracowało, żeby to nagranie namalować, że tak powiem, więc tutaj Dominika mówi wow, bo to rzeczywiście jest wow. Myślę, że będzie się fajnie oglądało, dokładnie, jest to drugi film, pierwszy taki film był o Van Goghu nakręcony. Myślę, że coś naprawdę wyjątkowego. Czy ma szansę na Oscara?
Szkoda, że nie ma szans na Oscara, bo nie ma międzynarodowej obsady. Nie wiadomo, nie wiadomo. W każdym razie tak, kochani, to jest wszystko, jeżeli chodzi o moje wiadomości. Tak jak mówiłam, miał być dzisiaj gość, ale po prostu musieliśmy przełożyć to spotkanie, więc dałam wam kulturalno-oświatowe rzeczy i mogę teraz otworzyć się na wasze pytania, no bo praktycznie nie zdążyłam się przygotować przez weekend, tym bardziej, że tak trochę też kuleję ze zdrowiem. To wszystko z mojej strony. A propos jeszcze rzeczy, którymi ja mogę wam pomóc, generalnie przypominam wam, że ja prowadzę również biuro tłumaczeń, jestem tłumaczem przysięgłym. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to dawajcie teraz, jeżeli chodzi o umiejscowienie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, pytania dotyczące tłumaczeń, dawajcie, ja na pewno zaraz jestem w stanie wam odpowiedzieć. I oczywiście pytania dotyczące angielskiego również jestem w stanie odpowiedzieć, więc teraz macie 5 minut, czas start. Możecie zadawać mi pytania i ja postaram się odpowiedzieć. Konrad się pyta, gdzie będzie się można spotkać i podziękować za te lata z nami? Konrad, nic nie musisz dziękować, ja mam, wiesz, satysfakcję, że to robię. Dziękuję za te słowa. Celina pyta, czy notka baretowa na pewno ma być w Liverpoolu? Ja nie, a powiedziałam, że w Liverpoolu? Jeżeli tak, to się pomyliłam. W Birmingham, Edynburg, Birmingham i Londyn. Chyba. Lidia, czy będzie odcinek o tym, co się dzieje z dziećmi po śmierci rodziców w UK? Słuchaj, akurat tak się składa, że mamy 20 listopada. 20 listopada mamy live'a z Przemkiem, nie pamiętam nazwiska, z Przemkiem z firmy, która zajmuje się właśnie tym. Będziemy mówić o testamentach, jak się zabezpieczyć, jak zabezpieczyć swoje dzieci, jak siebie zabezpieczyć, w sensie takim, na przykład gdybyśmy byli niespełna rozumu i tak dalej, no to dużo mówić. Jak to zrobić prawnie? Dokładnie, będziemy o tym mówić 20. Czy tłumaczę z hiszpańskiego na polski? Niestety nie. Jeżeli chodzi o tego typu języki, hiszpański, chorwacki, nie wiem, jakikolwiek inny na polski, jeżeli chodzi o tłumaczenie przysięgłe, to takich tłumaczy, kochani, w Wielkiej Brytanii nie ma. Jeżeli skorzystacie tutaj z jakiegoś pośrednika, no to musicie zdawać sobie sprawę, że to jest pośrednik, który i tak te dokumenty wyśle do Polski, ponieważ takich tłumaczy z języka obcego na polski w tłumaczeniu przysięgłym nie ma. Z angielskiego na polski tak, jest garstka takich osób, na przykład ja, gdzie mamy uprawnienia Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce, natomiast na przykład jeżeli macie z litewskiego, czy z rumuńskiego, czy z hiszpańskiego na polski, to najlepiej to zrobić po prostu w Polsce. Pyta Renata, mam pytanie, czy jeżeli miałam UC, jak rozdawali pierwszą turę, czy mam coś zrobić, żeby dostać, mam już UC? Wiesz co, to musisz powiedzieć, musisz sprawdzić, czy dostawałaś Universal Credit w tym okresie kwalifikującym. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale to było jakieś chyba we wrześniu, 23 czy 24 września, do kiedyś tam. Jeżeli w tym okresie dostawałaś Universal Credit, to dostaniesz też tą drugą turę, nawet jeżeli nie kwalifikowałaś się na pierwszą. O właśnie, Nina Barczyńska, poprosiłabym o tą stronę pod ogłoszeniami, prezentami na święta. No właśnie, właściwie dzięki Nina, że mi o tym przypomniałaś, ponieważ to jest właśnie dobry pomysł i to jest świetny moment, żeby o tym przypomnieć. Słuchajcie, czy wy pamiętacie, że ja założyłam stronę, która nazywa się Polipola i ta strona przez rok była darmowa, a od 1 listopada, czyli od 6 dni, zaczęliśmy pobierać bardzo niewielką opłatę za ogłoszenia, ale jest to strona, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. Cały rok tam wszyscy się ogłaszali za darmo, więc teraz spróbujemy, zobaczymy, czy będzie jakieś zainteresowanie. Natomiast to jest strona, na którą wchodziło prawie 600 tysięcy ludzi miesięcznie. 600 tysięcy odsłon ta strona miała ogłoszeniowa miesięcznie. Może wam pokażę również w tej chwili. Tutaj są ogłoszenia. Kupuj produkty i usługi od Polaków. Są różne rzeczy, beauty i wellness, nieruchomości, rękodzieło, sklepy, butiki, usługi, jedzenie, imprezy, różne rzeczy. Zobaczcie, tutaj można sobie kupić. Różne rzeczy są i aniołki, i weźmy na przykład, wejdźmy w usługi, proszę uprzejmie. Na przykład wejdziemy w usługi, zobaczymy, co my tu ma, a może rękodzieło. Zobaczymy, co tam w rękodzieło.
Co tu ciekawego jest? Różnego rodzaju aniołki, szczególnie na święta. Naprawdę Was zapraszam. Dekoracje do domu, zobaczmy, co my tu mamy na tej stronie. Proszę, tutaj są jakieś serduszka, jakieś kartki piękne, walentynki, różnego rodzaju obrazki, zegarki. Można sobie kupić od Polaków i trzeba się, kochani, wspierać. Dobra, no to jest to. Czy są jeszcze jakieś pytania? To trudne pytania. Gdzie zgłosić wyrobienie paszportu polskiego? Dokładnie przedłużenie jego po 5 latach. Eks męża bez mojej zgody i brak papieru pozwolenia z sądu rodzinnego. Tinka, nie umiem Ci odpowiedzieć, w ogóle nie do końca rozumiem to pytanie. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Czy tłumaczę wyniki medyczne? Tak, tłumaczę, jestem tłumaczem medycznym, więc tłumaczę wszystkie papiery, szczególnie medyczne. Do kiedy taksy trzeba zamienić na Universal Credit? Słuchaj, każdy dostanie list, każdy ma osobną datę, to jest po prostu, no, mówi się, że do końca 2024 roku to będzie wycofane te tax credits, ale każdy dostanie list i każdy dostanie swoją osobną datę. Dobra, Basia, ostatnie pytanie, słuchajcie. Chcę wziąć wnuczkę na ferie. Jakie muszę mieć dokumenty, żeby ją przywieźć z Polski do UK? Ma 10 lat, zawsze była z rodzicami. No przede wszystkim musi mieć paszport, to jest pierwsza sprawa, jeżeli nie jest rezydentem, nie może mieć dowodu osobistego, musi mieć paszport, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, tak naprawdę nie ma dokładnych wytycznych, jeżeli chodzi o podróżowanie z tak zwanym nie swoim dzieckiem. Ale na mojej stronie jest artykuł, na wiadomości jest artykuł, gdzie ja dla Was przygotowałam taki formularz, który można po prostu wypełnić i mieć święty spokój. Rodzice wypełniają, rodzice udzielają zgody na podróż dziecka i wtedy po prostu się podróżuje bez żadnego problemu. Podaje się imię i nazwisko, dane kontaktowe, można załączyć również akt urodzenia dziecka, w kopii może być, po to, żeby nie mieć problemu. Generalnie takiego jednego formularza nie ma na pozwolenie podróży z dzieckiem nie swoim, ale warto się zabezpieczyć właśnie wydrukując. U mnie jest na stronie taki wydruk, nawet w dwóch językach można sobie wydrukować, w polskim i angielskim. Dobra, no więc w takim razie Anita mówi, ja podróżowałam z wnuczką i wystarczyła zgoda mamy pisana odręcznie, dokładnie jest to prawda, można napisać odręcznie, można napisać na zwykłej kartce, natomiast nie musi to być uznawane przez notariusza, podbijane, natomiast tak jak mówię, jest taki formularz na mojej stronie. Dobra, to wszystko w takim razie, powiedziałam Wam wszystko, kultura, oświata, rozrywka, kultura i sztuka. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w środę, na razie, pa!